Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam garść informacji na temat nadchodzącej nowej broni do Battle Royale. Tym razem jest to wieżyczka stacjonarna. Jeśli wejdziecie teraz do Fortnite Battle Royale, to przywitają was nowe wiadomości, z których możemy się dowiedzieć, że już wkrótce do typu Battle Royale zostanie dodana nowa broń. Wieżyczka stacjonarna. Zapisy możemy wyczytać. Ustaw wieżyczkę strzelniczą i wskocz do środka, by potraktować wrogów ogniem zaporowym. Uwaga na przegrzanie! I to już nam zdradza, jak ta wieżyczka będzie funkcjonowała. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym wspomnieć o tym, że pierwsza zmianka w kilka gry na temat tego typu broni pojawiła się już ponad 6 miesięcy temu. Później głos o niej ucichł. I jeśli się nie mylę, kompletnie została wymazana z plików gry. Wtedy spekulowaliśmy, że będzie to samo naprowadzająca się wieżyczka, która po postawieniu strzelałaby do wrogów w jej polu widzenia. Tak jak jest to na przykład w Team Fortress 2. Tutaj wracamy do opisu tego przedmiotu. Dzięki niemu wiemy, że będziemy stawiać wieżyczkę wartowniczą jak pułapkę na strukturach podłogi. I na szczęście nie będzie ona automatycznym działem do wkurzenia przeciwników, ponieważ jak widzimy na nawet samym obrazku, ma ona siedzonko dla gracza. Jeśli braliście ostatnio w Battlefieldy, to na pewno kojarzycie tego typu działka, który widzicie teraz w tle i polega to na stacjonarnym strzelaniu, dopóki nasza broń się nie przegrzeje. Prawdopodobnie wieżyczka stacjonarna będzie miała nawet taką samą szybkość strzelania czy teraz przygodowego gandeju w tle. Czy będzie OP? Myślę, że nie. Będzie ona wymagała zbudowanej struktury podłogi, prawdopodobnie, i będzie łatwym celem. Ale za to dzięki niej nasz teammate, lub my, będziemy mogli oddać niezbyt celny deszcz kul. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Na szczęście nie będzie to uzbrojony robot, a do tego gracze używający tej broni stają się łatwym, nieruchomym celem. Więc będzie to zabawka raczej na tryby składowe. To będzie coś w stylu minigana, ale z nielimitowaną ilością amunicji, a jedynie co może nas chwilą powstrzymać od strzelania, to przegrzanie. Aktualizacja 6.30 powinna wejść już jutro we wtorek, najpóźniej w czwartek. A z nią mam nadzieję, że nerw kałacha. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.